Na przedpolu Warszawy natarcie nieprzyjacielskie szło głównie na kierunek Woli. Tam mamy do zanotowania kilka dość poważnych sukcesów, jeżeli chodzi o stosunek sił. Tak więc na natarcie niemieckie, przygotowywane na wozach transportowych, uderzył nasz patrol na 12 ludzi. W wozach było ponad 70 żołnierzy piechoty niemieckiej. Wszyscy oni zostali przez nasz patrol rozbici ogniem. 8 samochodów transportowych zostało zdobytych. Jeden czołg został spalony. Zdobyta została jedna armatka przeciwpancerna. Niemcy, jak i wszyscy zresztą inni, z ostatnich dni zostali zgrupowani w Cytadeli. Sama Warszawa miała spokój. Nie było nalotu. Nie jeden warszawianin się dziwił temu, ale przyczyna tego jest prosta. Niepogoda. W Polsce właściwie każdy narzeka na pogodę. Każdy narzeka na klimat. Mówi się, że 6 miesięcy jest zimno, a 6 miesięcy jest zima. Otóż tak jak normalnie zawsze wszyscy sobie życzymy pogody, tak od dnia 1 września Polacy tak jak nigdy życzyli sobie niepogody. Niepogody, która by, a zwłaszcza deszczów, która by mogła się poważnie odbić na operacjach. Po tym kilku uwagach związanych z sytuacją na naszym lokalnym warszawskim froncie, chciałbym przejść do sytuacji ogólnej. Front jest w nieustannym ruchu. Nieprzyjaciel stara się dwuskrzydłowym manewrem otoczyć armię polską. Wysyła dalekie zagony. Tam, gdzie uderzenie jest główne, oczywiście wojska nasze ustępują, ale w ciężkich walkach. Otóż w tej sytuacji, jak ona się obecnie przedstawia, po prostu z rzutu mapy i z oceny warunków, jakie się odbywają przed nami, jest ona wcale niepomyślna dla wojska niemieckiego. Proszę wziąć pod uwagę, że nieprzyjaciel odsunął się o setki kilometrów od swoich baz. Wydłużył niepomiernie swoje linie komunikacyjne, które niesłychanie łatwo mogą być przecięte. Wojna jest ruchoma. Front jest zmienny. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Raz jest taka, raz jest inna. Ale jest ona celowa od pierwszej chwili. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I w tej sytuacji, w jaką my dzisiaj mamy, tylko wytrzymanie tego chwilowego naporu stwarza dla nas coraz lepsze horoskopy i coraz lepszą pozycję. Na zachodzie od Warszawy sytuacja jest pomyślna. Tam biją się nasze dywizje. I w związku z tym widzimy zupełnie wyraźne odprężenie na zachodnim froncie Warszawy. Natomiast od wschodu zbliżają się nowe jednostki. Nowe jednostki niemieckie znowuż wydłużają swoje linie komunikacyjne, zuchwale prą naprzód drobnymi zagonami tu i owdzie, ale jaki będzie ten koniec tej operacji, to jeszcze zobaczymy. Na zakończenie dzisiejszej pogadanki chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o dywersji. Mówiłem o tym, jaką się to stało psychozą po prostu powszechną. I trzeba przyznać, iż po wielokrotnym zwracaniu uwagi na szkodliwość tej psychozy, ustała bardzo ta podejrzliwość wzajemna, ta nieufność, to osłabienie wewnętrzne sił przez to, iż ciągle się czuło za sobą czającego jakiegoś nieznanego wroga. Ale jeszcze są objawy. Od chociażby ta ekipa amerykańska fotografująca Warszawę, okopy, bombardowane domy, rozwalone szpitale, pożary. Jest taka podejrzliwość pod tym względem, że oficer, który z tą ekipą jeździ, musi się nieustannie legitymować. I to nie zawsze wystarcza legitymacja z pieczątkami zaopatrzona i podpisami. Sprawdza się ją jeszcze, przetrzymuje, przeszkadza się w tej pracy. Mówiliśmy o tym wiele razy, że sami dywersanci nie zrobią tyle szkód, ile zrobi właśnie ta psychoza dywersyjna, która widzi i w oficerze, prawda, i w policjancie, i w najbardziej, prawda, zacnym i spokojnym obywatelu, jakiegoś dywersanta. Na tym zakończyłbym dzisiejszą pogwarkę z radiosłuchaczami i życząc chmurnego dnia na jutro, a może i na następne dni, poradam warszawiakom dobranoc.